Mariusz Kapuściński, magazyn wędkarski Karpmania, Paweł Karbowski, Shimano Polska. Takie oto piękne cacko znajduje się w moich dłoniach. To jest Ultegra Competition. Tak, to jest Ultegra XSD 3500 Competition. To jest tak naprawdę konstrukcja Ultegry XTD. Jeżeli spojrzycie na korpus, wygląda praktycznie identycznie. Różnica natomiast jest przede wszystkim w tym, że do tego kołowrotka otrzymujecie nieco zupełnie inną szpulę. To jest no właśnie, pozwól, że ci przerwę. Ta szpula, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, rand jest tutaj no minimalny. Ile tutaj w ogóle wchodzi linki? No tak naprawdę żyłki, można nawinąć tutaj 200 metrów żyłki o średnicy 0,20 mm. Wierzyć się nie chcę. Natomiast plecionki znacznie więcej, zwłaszcza przy łowieniu zrzutu, gdzie stosuje się naprawdę cienkie plecionki. A ten kołowrotek jest dedykowany właśnie do łowienia zrzutu, do tego, żeby osiągać jak najdalsze oscylacja jest też całkiem konkretna. No tu jest oscylacja, tak naprawdę to jest to samo, co w Ultegrze XTD, czy XSD 14000, czyli tutaj mamy oscylację 50, to znaczy szpula od momentu osadzenia w rotorze do momentu wyjścia na samą górę i powrotu do pozycji wyjściowej. Rotor obraca się wokół tej szpuli 50 razy, czyli mamy 50 zwojów na jeden cykl oscylacji. To się przekłada na niesamowicie równy nawój, zwłaszcza w połączeniu właśnie z bardzo płytką szpulą. A równy nawój przekłada się na odległość rzutu. Musicie naprawdę zwracać na to uwagę, jeżeli zależy Wam na tym, żeby osiągać jak najdalsze odległości. No ten kołowrotek dedykujemy właśnie do rzutu. Właśnie pod rzut został stworzony i dopracowany praktycznie pod każdym względem. Ta szpula, no nie bez znaczenia jest jej głębokość, bo tutaj oczywiście można być sceptycznym co do tego, ile na tą szpulę wejdzie, ale uwierzcie mi, wchodzi bardzo dużo linki, wbrew pozorom. Można ją wypełnić po sam rand, no a równocześnie otrzymujemy naprawdę maszynkę do ultra dalekich rzutów. No i co bardzo istotne, hamulec, no ten właśnie. Sam hamulec, który można znaleźć w Ultegrze XTD i XSD 14000, to jest Instant Drag, czyli ten standardowy, szybki hamulec, gdzieś mniej więcej około 360 stopni od pełnego zablokowania do pełnego odblokowania. Co poza tym, no standardowo, czyli to samo co w Ultegrze XTD, którą na pewno znacie. Napęd X-Shape, czyli podparcie napędu na łożyskach, to się przekłada na niesamowitą moc zwijania tego kołowrotka, ale równocześnie na gładkość i jakość jego pracy. Także no, wszystkie te technologie, łącznie z oscylacją właśnie, chociażby wszystkie czuć technologie najlepsze. Czuć w dłoniach, czuć w rękach, że to bardzo mocna, silna maszyna, rzeczywiście. Wbrew pozorom, bo tak naprawdę no, kto by się spodziewał, że po kołowrotku w rozmiarze 3500, bo taki rozmiar ma ta szpula, z takiego kołowrotka można wycisnąć tak wiele, no ale można naprawdę, naprawdę sporo z niego wycisnąć i uzyskać też. No cena tutaj w tym przypadku myślę, że będziecie też pozytywnie zaskoczeni. Wynosi ona raptem sugerowana cena 680 zł. Na sklepie możecie dostać ją. O to zdecydowanie jest to cena godna uwagi. Jest to cena godna uwagi. Jest cena niższa niż w przypadku Ultegry XTD 14000. No jest to cena, która wynika przede wszystkim z tego faktu, że ten kołowrotek jest specyficzny, bo jest dedykowany tak naprawdę do łowienia zrzutu i tylko i wyłącznie, nie wykorzystacie go na bardzo dużych zbiornikach do standardowego łowienia z wywózki, to po pierwsze, a po drugie z tym kołowrotkiem otrzymujecie jedną szpulę. Można oczywiście dokupić sobie drugą płytką szpulę, co bardzo istotne, można dokupić sobie głęboką szpulę, można dokupić sobie szpulę od Ultegry XSD. Będzie pasowała. 14000 będzie pasowała i w drugą stronę adekwatnie do swoich kołowrotków Ultegra XTD czy XSD 14000 możecie dokupić płytką szpulę od Ultegry Competition. Także. A zatem ci z Was, którzy lubią rzucać, a wędkarstwo karpiowe w wersji rzutowej jest ostatnio niezmiernie modne, prawda? Prawda. Bo wywózka bardzo często zabija tego ducha wędkarstwa. Tak? Znam bardzo wielu wędkarzy, którzy nienawidzą wywozić. Oni prawda. Wolą łowić nawet mniej poza skutecznie. Tym, jakby nie patrzeć, choloryby z odległości 150, nawet często więcej metrów, no to jest... No jest rzeczywiście niesamowita przygoda, niesamowita walka. A zatem ten model jest na pewno idealnym modelem dla tych, którzy kochają rzucać. Polecamy. Polecam zdecydowanie.
Thank you.